Serio, nie polecam wkładać łap do niego. Cześć drodzy widzowie, witam was serdecznie w nowym filmie. Dzisiaj opowiem wam historię, która swoje początki miała w roku 2020. Około półtora roku temu się zaczęła ta historia, a skończyła się kilka dni temu i co ciekawe w prima aprilis, tak, czyli 1 kwietnia. Głównym bohaterem historii jest ten oto pająk, którego to wylineczkę widzicie tutaj. On sobie wyliniał jakiś, nie wiem, tydzień temu, coś takiego. Ale żeby dopełnić dzisiejszy odcinek, to potrzebowałbym jeszcze jednego pająka, który siedzi tutaj. Tak jest, tutaj siedzi pająk, nie pokazuję wam nazwy, żeby jeszcze nie zdradzać. I czajcie, powiesiłem sobie w końcu prezent od Tomasa na 30k subskrypcji, elegancko wisi teraz na ścianie. Dobra, bierzemy terrarium. Może jedną ręką to jest głupi pomysł to brać. Zróbmy więc tak. No i zacznijmy opowieść. Wszystko zaczęło się półtora roku temu, kiedy kupiłem tego oto pająka, tak? No to jest nasz główny bohater, to jest pająk, który należy do tego samego rodzaju, dlatego go wyciągnąłem. Jest to Formictopus SP Gringold Carapax i półtora roku temu to był dla mnie, wiecie, wielki rarytas. No nadal to nie jest jakiś pospolity pająk i dość rzadko, no nie oszukujmy się, możemy znaleźć oferty, chyba że pojawi się rozmnożenie, wtedy faktycznie tych pająków się pojawia sporo. Jest to jeden z trzech takich, nazwijmy to, zielonych Formictopusów z Dominikany. Jest Formictopus SP Gringold Carapax, czyli ten. Jest Formictopus SP Green Femur i jeszcze jest Full Green. I to są takie trzy formictopusy, które gdzieś tam się przewijają i po prostu one w hobby no, występują. No i o co chodzi? Półtora roku temu kupiłem tego pająka. Dlaczego? Dlatego, że chciałem go mieć, a pojawiła się oferta na bodajże na OLX, ja to kupiłem, do kupienia samca. I to takiego wcale nie małego. Tutaj gdzieś jest jego wylinka. O, tam. Tam jest jego pierwsza wylinka, którą miałem u mnie. Łącznie miał trzy wylinki, ta jest trzecia. No i wiecie, ja kupiłem tego samca, bo po prostu ten Formictopus jako dorosły samiec jest piękny, jest no, zielony, jest duży i chciałem go po prostu nagrać do filmu. Co więcej, to nie był jedyny samiec, jakiego wtedy kupiłem, bo wraz z nim przyszła do mnie seria Kopelma SP Darien i łącznie za te dwa pająki, czyli za tego i za Darien, zapłaciłem 200 zł, czyli tak naprawdę psie pieniądze za takie fajne, powiedzmy, gatunki, które mógłbym no, ewentualnie później sprzedać z zyskiem. Dodatkowo to był taki czas, gdzie naprawdę tych samców ja miałem dużo i to nie jest tak, że ja po prostu skupowałem samce, bo takie mam widzimisię. Skupowałem samce z gatunków, które albo mi się podobały, albo były na przykład jakieś rzadkie i taka sytuacja miała miejsce w przypadku Pamphobeteus Ultramarinus, którego mogliście podziwiać. Ten pająk wyrósł na dorosłość, sprzedałem go z olbrzymim zyskiem. Przy okazji nagrałem o nim kilka filmów. Przepiękny gatunek. Taka sytuacja miała z samcem Megafobema Mesomelas, którego też kupiłem i które niestety mi padł. No tutaj muszę się wam przyznać. Taka sytuacja właśnie miała miejsce z serii Kopelma SP Darien, no i z tym oto pająkiem. To co? Może pokażmy go sobie. Okej, mamy nasze pudełeczko. No i tak. Cyk. Tutaj wylinka elegancka. Ops. Sam pajączek wygląda tak. Ten osobnik już zdecydowanie zasługuje na to, żeby zrobić mu nowe terrarium, a teraz zrobiłem troszkę więcej miejsca na regałach, więc będzie dużo nowych aranżacji, między innymi dla tego osobnika. Pokażmy go sobie tak troszkę o bardziej. Słuchajcie, no pająk jest taki, śliczny generalnie. Tutaj widzicie troszkę zaczątki takie tego zielonego na udach. No jest, generalnie pajączek jest piękny, ale wracając do historii. Pająka zakupiłem pod koniec 2020 roku. No i od tej pory ten pająk rósł u mnie, liniał, tak jak powiedziałem, trzykrotnie. Ostatni raz wyliniał jakoś pod koniec marca. No i ja 1 kwietnia 2022 roku, czyli 3 dni temu, postanowiłem, że wyciągnę mu tę wylinkę, no bo wiecie, ona się ładnie zachowała i jest super eksponatem do gabloty. I jako, że ta wylinka, no on ma tutaj dość wilgotno, jako, że ta wylinka była cały czas taka, powiedzmy, mobilna, czyli można było ją bez problemu rozłożyć, to stwierdziłem, że sobie ją spreparuję. No i podczas preparacji, wiecie, siedzę, rozkładam tę wylinkę, no i sobie tak pod nosem myślę, hech, ale beka by była, gdyby to, co ja od półtora roku hoduję jako samca, okazało się samicą, no bo kupiłem go jako samca i to za naprawdę żadne pieniądze, tak? 100 zł za takiego pająka to jest nic. No i jak myślicie, co się okazało? Tak, okazało się, że to jest po prostu no, bezczelna samica. Czyli de facto, no chciałem powiedzieć, że zostałem oszukany, bo jakby to było w drugą stronę, no to już trochę większa lipa, nie? Jak kupujesz samicę i się okazuje, że to jest samiec. Natomiast w tym wypadku ja w zasadzie zacząłem coś podejrzewać już po tym, jak on wyliniał. Bo ten osobnik jest naprawdę już dość spory i zdziwił mnie brak bulbusów oraz brak haków, tak? No zdecydowanie nie jest to dorosły samiec i to już wzbudziło pewne moje podejrzenie, że coś jest nie tak. Ja wiem, że te formictopusy rosną spore, no wiem chociażby po tym, jak wygląda dorosły samiec
Formiktopus, SP Dominican Purple, który to notabene, może nie dorosły, ale chyba sub tutaj siedzi i zaraz sobie też go pokażemy, bo swoją drogą on jest niebieściutki, tak jak ten jest zielony, to ten jest niebieski. No to właśnie zdziwiło mnie to, że ten pająk pomimo swoich ogromnych już tak naprawdę rozmiarów, no nie jest dorosłym samcem, tak? I to były jakieś takie pierwsze oznaki tego, że coś tu jest nie halo. Wszystko się wyjaśniło po tym, jak po prostu spreparowałem wylinkę, no i wyszło szydło z worka, wyszło, że to jest samica. Czy mnie to cieszy? No oczywiście, że mnie to cieszy. Dlaczego miałoby mnie to nie cieszyć? Ja okej, kupiłem samca, no bo chciałem samca, bo taka była oferta, bo te pająki były wtedy rzadkie, drogie, nie było mnie stać na samicę, oczywiście. Natomiast to, że to jest samica, to jest tylko na plus, bo ten fakt, no od razu zwiększa wartość pająka, tak? Ja pamiętam na niedawnej giełdzie we Wrocławiu taka samica, albo troszkę mniejsza, albo większa, wydaje mi się, że nawet trochę mniejsza, została sprzedana za 550 zł. Także naprawdę, no już dużo większe pieniądze niż takie, za które go kupiłem. Więc fantastycznie, mega się cieszę, no i jako, że to wszystko działo się 1 kwietnia, no to aż po prostu się zaśmiałem, kiedy zobaczyłem, że to nie jest samiec, a samiczka. No to wiemy już, że pająk zrobił nam żarcik, a w zasadzie większy żarcik zrobiła mi osoba, która wysłała mi tego pająka, która wydaje mi się, że źle wyseksowała po prostu tego osobnika. No takie mam podejrzenie, bo przecież nie sprzedałaby mi samicy. Tutaj odkładamy wylineczkę, która jest naprawdę przepiękna i która też ma ten zielonawy połysk. No i słuchajcie, przejdźmy do drugiego pająka. Tym, że pająkiem jest, tak jak już wspominałem, tak jak już mówiłem i zdradziłem wam, Formiktopus SP Dominican Purple. Jak sama nazwa wskazuje, pochodzi on skąd? Z Dominikany, tak jest. A o tym pająku mówię w zasadzie tylko dlatego, że jest on spokrewniony z głównym bohaterem odcinka, no i w dodatku jest troszkę inaczej ubarwiony. Tutaj mamy odcienie bardziej niebieskiego, różowego i tego typu rzeczy. O, już jest chyba głodny, tak mi się wydaje. No i fajnie by było tego pająka wam pokazać. Okej, uwaga, pająk nam wychodzi powolutku. No fantastycznie, mamy pająka na zewnątrz, to teraz wypadałoby go nagrać i wam go pokazać. Tutaj już troszkę widzicie to, o czym mówiłem, czyli to jego inne zabarwienie, tak? Ma karapaks w kolorze takiego, czy ja wiem, różowego, plus niebieskawo-fioletowe uda. Generalnie piękny pająk, no nawet jeśli jest to samczyk, i tak samce u tego gatunku są ślicznie ubarwione, chyba nawet troszkę ładniej niż samice. No, to teraz co? Makro jakieś, nie? No, trzeba przyznać, że samczor jest śliczny, właśnie z takimi fioletowo-niebieskimi udami. Odwłok czarny, ale też taki nie idealnie czarny, tylko to jest bardziej coś, ale nie wiem, granatowy czy coś takiego. No generalnie piękny gatunek, bardzo żarłoczny, bardzo, nazwijmy to, narwany i tutaj serio nie polecam wkładać łap do niego ani go brać na ręce, bo po prostu ten pająk, no, może ugryźć. Ugryzienie jak to u ptaszników z Nowego Świata pewnie zaboli, ale no tam nic poważnego nie powinno się stać. W końcu nie jest to Afryka, nie jest to Azja, nie jest to Australia, więc luzik. No dobrze, to skoro wieczorny spacer dla zdrowotności został zrobiony, to pora samiec sam wejdzie. Widzicie, jakie grzeczne te pająki, nawet nie trzeba ich jakoś specjalnie nakłaniać, żeby weszły do terrarium. Jest spoko. Pająk w terrarium, zamykamy szybkę i tyle. Co, jeszcze chcesz spacer? Czy już nie?
Podsumowując, jaki to morał płynie z tej całej historii? Tak naprawdę morał jest taki, że morału nie ma. To, co mi się zdarzyło, to był czysty fuks i to naprawdę fuks, bo żeby z samca wyrosła samica i to jeszcze takiego gatunku, no to rzadko kiedy sytuacje takie się zdarzają. Częściej niestety zdarzają się sytuacje, gdzie ktoś kupuje samicę, a to nagle okazuje się, że jest samiec. No i w drugą stronę to już nie działa tak fajnie, nie zawsze to działa na korzyść, bo zazwyczaj jednak samice są sporo cenniejsze od po prostu samców. No ja miałem wyjątkowe szczęście i w sumie fajnie, cieszę się. I tym pozytywnym akcentem myślę, że zakończymy dzisiejszy odcinek. Ja się oczywiście z Wami żegnam i widzimy się w kolejnych filmach. Cześć!